Witam was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Mamy dzisiaj fajną okazję, dlatego że jesteśmy tuż po premierze Mavica Enterprise i wczoraj właśnie DJI wprowadziło na rynek nowy system, nowy zestaw, który bardziej będzie przechodził z tego rynku konsumenckiego w ten rynek użytku publicznego, czyli akcje ratowania życia, akcje specjalne, inspekcje itd. I dzisiaj zajmiemy się trochę tym systemem. Na pierwszy rzut oka te zmiany nie są aż takie rewolucyjne. Dostaliśmy światło, dostaliśmy głośnik, jeszcze stroboskop, chroniony hasłem, system i tak dalej, więc niby nic wielkiego, ale jest jeszcze kilka rzeczy, które towarzyszą temu wprowadzeniu na rynek i właśnie te, moim zdaniem, to między słowami jest ważniejsze niż to, co wprowadzą i te główne hasła. Jednak dla nas, dla użytkowników dronów i dla operatorów, którzy pracują też zawodowo przy tym, czyli realizują zlecenia, ta zmiana niesie za sobą jedną bardzo fajną cechę, którą warto wykorzystać i którą warto mieć na uwadze, a mianowicie sześciokrotny zoom. Jeżeli mamy taki sześciokrotny zoom do dyspozycji, to słuchajcie, to jest mega narzędzie, które warto spróbować wykorzystać. Jeżeli jesteście na przykład z inspektorem nadzoru gdzieś, tak, czy z użytkownikiem gdzieś na miejscu, on ma gogle, wy jesteście operatorem, pokażecie mu taki obraz, który jest powiększony 6 razy, jakiś detal, to naprawdę jest wasz i te zlecenia mogą wyglądać zupełnie inaczej niż do tej pory. Dlatego patrząc, słuchajcie, na ten zestaw, który wszedł właśnie wczoraj na rynek, wydaje się, że on niedużo pcha do przodu temat, ale jeżeli się zastanowimy, jeżeli weźmiemy się w takiej sytuacji, postawimy, że dostaliśmy dotację, mamy kapitalny zestaw w dobrej walizce, wygląda to mega profesjonalnie, przyjeżdżamy na miejsce, rozkładamy ten sprzęt, dorzucamy do tego gogle i mamy fantastyczne możliwości inspekcji, na przykład linii energetycznych, czy miejsc po szkodach związanych z klęskami żywiołowymi. My nie musimy być ratownikiem, nie musimy być policjantem, żeby w pełni wykorzystać potencjał tego zestawu, który wszedł wczoraj. Możemy być usługodawcą, który przyjeżdża na miejsce i ma mega fajny zestaw, niekoniecznie Inspire, który jest ciężki, wielki, ale również sprytny zestaw do realizacji zlecenia. Dorzucamy do tego gogle. Gogle dajemy gościowi, który jest obok nas i na miejscu, on-site, online może praktycznie zobaczyć i dowiedzieć się tego, co chce. Z wprowadzeniem Mavica Enterprise mamy równolegle wprowadzoną aplikację DJI Pilot, jeszcze bardziej niezawodną, bardziej profesjonalną. Mamy DJI AirSense, czyli Real Time Positioning i mamy aplikację DJI Flight Hub. To wszystko sprawia, że Mavic Enterprise jest jeszcze bardziej profesjonalny. Do tej koncepcji może nie pasuje mi za bardzo ta mała matryca. Może tutaj też faktycznie w tych aplikacjach nie jest potrzebna taka duża matryca jak jeden cal, może wystarczy ta malutka. Dobra, nad tym się można zastanowić później. Natomiast ja się skupiam na tych szansach i na tych możliwościach, które DJI nam w tym momencie otwiera. Pamięć 24 giga, podgrzewane baterie, fantastyczna rzecz, ten patent znany jest z Inspire 2, jak najbardziej na tak. Czy to jest system do zakupu przez indywidualnych operatorów? Moim zdaniem nie. Tutaj trzeba mieć ten koncept już bardziej rozbudowany, trzeba mieć pewną wizję tego, jak chcielibyśmy wykorzystać Mavica Enterprise i tutaj bardziej o to chodzi. Natomiast słuchajcie, co do samego setupu, co do samego systemu, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest też system robiony, czy ten koncept nie jest przeznaczony na rynek polski. To jest koncept wymyślony na potrzeby Stanów Zjednoczonych. Tamte służby wyglądają trochę inaczej, mają trochę inne środki i na pewno działają też inaczej. Dlatego jeżeli będziemy analizować to, czy polska straż, czy polskie służby ratownicze, czy GoPro mogą wykorzystać ten system, musimy spojrzeć jednak przez pryzmat Stanów Zjednoczonych, gdzie ta sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Z drugiej strony w Polsce też mamy bardzo dobry przykład wykorzystania drona, wykorzystania Mavica do akcji ratunkowej. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. Wiele osób na pewno pamięta historię Bartka Bargiela, który z szczytów Broad Peak namierzył
brytyjskiego wspinacza Ricka Allena i podleciał do niego, określił koordynaty i też Rick Allen, brytyjski właśnie wspinacz, on wielokrotnie podkreślał, że obecność drona dodała mu hartu ducha i uwierzył dzięki temu, że ocaleje z tej przygody. Także słuchajcie, na dzisiaj bym powiedział tak, podsumowując to wideo. Oczywiście łatwo jest krytykować każdy system i każde dokonanie. Ktoś powie, kurde, znowu DJI idzie na kasę, dlatego że ten system kosztuje około 2000 dolarów, czyli w Polsce pewnie będzie kosztowało około 10 tysięcy złotych. No ale wyobraźcie sobie, że macie na to dotacje albo są pieniądze przeznaczone z innych funduszy, na przykład klęski żywiołowe, dotacje państwowe czy unijne, czy dotacje na działalność. I wiele osób już korzysta w ten sposób i kupuje Inspire'a, którego też pozbywają się po pewnym czasie, bo on jest i duży, i kłopotliwy w eksploatacji, jeżeli chodzi o rozkładanie, jest to frustrujące. Natomiast DJI Enterprise, Mavic Enterprise już nam otwiera tutaj możliwości, że mamy mobilny system, który również możemy wykorzystać do swoich prywatnych celów, ale możemy też zarabiać dzięki temu. I zupełnie inne wrażenie to wszystko robi. I z tą myślą zostawiam Was na dzisiaj. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.